Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na Wojownika, ponieważ dużo osób pisało mi w komentarzach, kiedy będzie ten Wojownik. No i będzie właśnie dzisiaj, sobie nagramy, sobie spróbujemy coś tutaj podziałać dalej w tych lochach i generalnie pokażę wam, co tutaj się pozmieniało, bo pewnie jak wiecie, Wojownik to jest klasa, na której ja gram codziennie, na której codziennie te lochy przeklikuję, dlatego też pewnie za wiele tutaj nie będziemy mogli zrobić, no bo jednak... Tak jak mówię, no jest to regularnie klikane, ale może coś uda nam się podziałać. Na pewno będę chciał jakąś broń znaleźć lepszą. Tutaj mam już przygotowaną ulepszoną jakość przedmiotu, bo ta broń można powiedzieć, że jest dosyć stara. Jakieś tutaj mam lożki dla was pozapisywane, to wam popokazuję. I tak naprawdę to tyle. No jak tutaj, o co chodzi w ogóle z kątem, co tutaj się dzieje? 318 poziom już mamy i ponad połowę, więc dosyć sporo. Wy chyba ostatnio jak oglądaliście, to tam konto było na około 300 poziomie, jakoś tak. Pamiętamy, że w urodziny miał się pojawić filmik właśnie z tego Wojownika, ale nam ten film totalnie nie wyszedł. Więc no jakby chyba to zrozumiałe, że nie pokazywałem już dawno wam, co tutaj się dzieje, ponieważ ten film w ogóle nie byłem z niego zadowolony, w ogóle tam nam nic nie wyszło tak naprawdę, więc słabo. No ale troszkę się, jak widzicie, odkuliśmy, mamy 318 poziom. Jak tutaj stoją wojownicy? Tutaj też jest 318, też jest 318, tutaj mają 320, Actimel ma 317, Pikachu też 320, no i Tracer ma 325, no z nim będzie tutaj ciężko zawalczyć. Natomiast tutaj tego Ice Ghosta i Pikachu myślę, że jesteśmy w stanie nawet złapać, jeżeli chodzi o poziom. Nie wiem, czy dzisiaj na odcinku, bo tak jak mówię, no ja tutaj mam te lochy totalnie wymaksowane. W sensie, co mogę kliknąć, to po prostu kliknąłem. No ale coś tutaj sobie popróbujemy. Dobra, na sam początek może założymy tą ulepszoną jakość przedmiotu i będziemy szukać jakiejś fajnej broni z runką, plus 12 jak widzicie, więc dosyć sporo. Zawsze to coś nam tam dało i tutaj mamy coś, ale niestety bardzo słabiutkie. No wiadomo, chcemy z fajnym jakimś w miarę rozrzutem i na siłę, to będzie ok. No jak możecie zauważyć, zmieniliśmy gildię. Zmieniliśmy gildię dlaczego? Ja tutaj w tej gildii miałem, można powiedzieć, że znajomych z W37, ponieważ tam jesteśmy w jednej gildii. No i pomyślałem, że skoro i tak w tym naszym exile stoimy w miejscu, to sobie pójdziemy tutaj, pójdziemy razem z Actimelem, bo byliśmy wtedy najsilniejsi w gildii we dwójkę. No i no to nawet fajne, ale niestety i rozrzut taki sobie i bez runki. I pomyślałem, że pomożemy im po prostu tutaj coś podziałać, żeby wbić się na top 1, bo jak sami widzicie, teraz MG jest top 1, ale już tutaj tracą do nas jeden poziom średniego, my mamy 2.97, oni 2.96, więc powoli tutaj sobie po prostu lecimy w górę, jeżeli właśnie chodzi o ranking. Myślę, że na top 1 bez problemu prędzej czy później sobie tutaj wbijemy, ale stwierdziłem, że im pomożemy, a potem po prostu zawołamy ich do Exiles i oni pomogą nam z lochami, abyśmy wbili jako pierwsza polska gildia te 200%. Napisałem wiadomość na gildię, nikt mi nie odpisywał, że coś tam nie halo, z dwie osoby mi tylko w sumie odpisały, że spoko, że skoro tak, to okej. No ale jak już wyszedł Actimel, to zaczęły się tam na czacie jakieś żale, że czemu tak, że to, że tamto. I po prostu ludzie zaczęli odchodzić z gildii, więc uznałem, że no po prostu wychodzę. Ja nie ukrywam, że jakby pójście do tego Shockwave'a tam na parę dni, żeby im właśnie pomóc, to też pomagało mi, bo na pewno wiecie, no tam jakieś lepsze gemiki, czarne też na pewno by mi, zresztą już widzicie, mamy tutaj dwa czarne, więc no na pewno też by mi to pomogło, ale było to właśnie, zamierzałem pomóc gildii, tak? Bo i tak na tych 190 tam chyba 2%, oj, zobaczcie jaka super, oj, to sobie wymienimy 22% na zimno. Dobra, idealna broń praktycznie. Więc dobra, kupujemy to. To musimy sobie odzyskać. Cyk. Pyk. I teraz jeszcze kupimy to. Jest dosyć tanie. Pyk. I zamień runy. Cyk. Na zimno 22%. I okej. Okay, i broń praktycznie mamy idealną. Co dzisiaj w ogóle chce wiedźma? Chce klaty, więc nas to nie interesuje. Dobra, to sobie rozmontujemy, to w ogóle musimy rozmontować, bo już to było wczoraj w kibelku. Dobra, to dajemy już na siebie, bo już nam ta ulepszona jakość nie będzie potrzebna i w sumie też możemy to już rozmontować, niech sobie będzie. Dobra, oprócz tego trzeba ulepszyć broń razy 5, może być. Czy nam tutaj, co my tutaj mamy? To mamy wszystko razy 5, tarcze mamy razy 5,
Wszystko jest razy 5, no to tą broń by się przydało w sumie razy 6. Chyba tak mieliśmy tą starą, ale teraz wiadomo, nie odzyskaliśmy wszystkich surowcy. Dobra, no na pewno to sobie ulepszymy, w sensie zaczarujemy. I dobra, czyli broń mamy już znalezioną. Więc tak jak mówię, no ludzie tam zaczęli odchodzić, ludziom przestawało pasować, że na chwilę tam ich zostawimy. Ja od razu zresztą napisałem wiadomości na gildię, że to też jest jakby dla moich korzyści, więc no tutaj nie ma w tym tajemnicy. Dla moich korzyści indywidualnych, nazwijmy to, że po prostu dla postaci. No ale nie chcieli, woleli pójść do innej polskiej gildii, do w sumie kilku gildii, co niektórzy, i dalej siedzieć tam na tych 192% i dalej jakby być tą tam gildią, powiedzmy top 5, top 10, więc to tak wyszło. No szkoda z jednej strony, no ale z drugiej, skoro taki wybór, kto tutaj, kogo mogłem, to jakby wcisnąłem do tego Shockwave'a, żeby tam sobie nie tracił, kto faktycznie chciał, a kto jakby nie, no to poszedł do innej gildii i trudno, tak się zdarza. Dobra, i wiecie co? Chyba sobie wejdziemy już do tych lochów. No co wam tu jeszcze mogę pokazać? W piątek wbiłem salkę 15, więc też fajnie. Dosłownie wydałem tutaj na skipy chyba 60 grzybów w ogóle na całą twierdzę, nie? Wydałem tylko w piątek wieczorem, żeby przedawką sobie tą 15 twierdzę wbić, bo tak to by mi się zrobiła dopiero po północy, a były skarby lasu. I to dosłownie tyle. Jak widzicie, bez żadnych skipów i można salkę 15 i twierdzę zrobić w miarę szybko, więc do tej pory nie rozumiem, jak niektórzy mają na S38 jeszcze, nie mają salek 15, nie? To jest w ogóle dla mnie dziwne. Dobra, możemy sobie ataki porobić tutaj w tym podziemiu, żeby już były. Na razie bijemy tego standardowo, tam na rankingu nam bardzo nie zależy. Tutaj sobie powoli zbieramy te dusze i jak widzicie, serce leci na 13, potem ten traktor trzeba będzie i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj dalej? Pupilki jak nam idą? No tak, do ognia przez tak naprawdę 3 dni eventu skarbów lasu wyleciało nam może z 2 jedzonka, z koła też nic nie leciało. Dopiero wczoraj był ogień, więc troszkę tych jedzonek dzięki temu sobie dostaliśmy. No ale słabo, jeżeli chodzi o ogień, to jesteśmy słabo i woda dosyć nam słabo idzie. Teraz powinienem tego szlawęża mieć na około 50 poziomie, dlatego też w ogóle w niego poszedłem. I jakby ci, co poszli sobie w żółwia, bo też dużo osób właśnie takich było, no to powinniśmy mieć nad nimi dużą przewagę, tam około tygodnia. No jak sami widzicie, tych jedzonek wcale tutaj dużo nie mam. No i niestety tej przewagi aż takiej nie będzie, bo oni teraz żółwia mają pewnie tam na około 20 poziomie, tak mi się wydaje, coś koło tego, coś koło tam 20-25, więc no mówię, tej przewagi wcale takiej dużej nie będzie właśnie przez brak jedzonek. No ale niestety tego się przewidzieć nie da, że tych jedzonek nie będziemy mieć nie wiadomo ile. No i światło na razie nie mam jedzonek, ale nakarmiłem dzisiaj 3 razy. No i już tutaj jak widzicie idziemy w to oko. Wieża mi ostatnio bardzo fajnie padała, w sobotę chyba tam klikałem od 15 do jakoś 24-23 darmówkami i w tym czasie mi padły 3 wieże. Wczoraj jeszcze tu trochę poklikałem i mi padły 2, więc jeszcze tak naprawdę 3 i zamykamy. Bardzo by się przydał weekend epicki, to nawet nie dlatego, żeby nas tutaj przebrać, tylko dlatego, żeby poprzebierać towarzyszy, bo oni mają te itemki dosyć stare, no a na pewno by nam to pomogło, jeżeli chodzi o tą wieżę właśnie w przeklikaniu jej. No ale nie ma tego, więc musimy sobie radzić jakoś inaczej. Musimy, jak już będę miał to oko na około 90, to będę musiał na hama to jakoś przepchać, aby po prostu się udało. Dobra, co wam tutaj jeszcze mogę pokazać? No mówię, te pupile tak przeważnie w top 10 około jesteśmy, więc nie ma tragedii. No jabłuszek mamy bardzo dużo, całej reszty mamy tak średnio, no ale okej, dobra. Tutaj tego szczerbuna mi się wydaje, że może przeklikać, więc sobie po prostu sprawdźmy, trochę to popróbujmy, bo jeszcze dzisiaj awki nie robiłem, więc fajnie by go było złapać po prostu. Wykijadło to jest zwiadowca, to jest wojownik, wczoraj mu została próba 300 tysięcy bodajże, a też go tam troszkę klikałem, więc no jakby dzisiaj ma 3 jedzonka więcej wykijadło, także w teorii on powinien paść, dobrze by było to zrobić, no ale zobaczcie, że 2 miliony, no tak połowę mu zbijamy około. Kurde, te uniki by mogły jakoś fajnie popracować, o 900 tysięcy. No ale nie, chyba jeszcze nie, dobra, no to poczekamy do jutra, tu akurat nam się nie śpieszy, po prostu myślałem, że jakoś to łatwiej pójdzie. Co tutaj dalej? Tutaj raczej nic nie machniemy. No nie ma co, chyba przechodzimy do lochów. Lochów nie będziemy, nie wiadomo jak klikać. Tutaj ta hel nam powinna paść, więc popróbujemy dokładnie, bo ostatnio już były bliskie próby. No a tutaj jeszcze zmiana broni i tak dalej, więc ta hel nam paść powinna. Mamy jakąś tarczę dosyć tanią i słabą, więc na razie tu odłożymy. Tu są itemki na awkę, tu są itemki takie droższe z tornada, które muszę sprzedać, tylko nie chciała ich jeszcze wiedźma. I wiecie co, w sumie zanim tutaj jeszcze wejdziemy do lochów, to ja sobie będę musiał poszukać jakiegoś itemku epickiego po prostu.
prostu, aby tutaj wrzucić do kibla, bo już niestety nic nie mam, miałem tam kilka odłożonych, no ale jak widzicie już po prostu nie ma, no a wiadomo, 50 aury piechotą nie chodzi, więc dobrze by było to sobie znaleźć. Dobra, o i mamy jakąś broń, zobaczcie, minus 6 niestety, szkoda, że nie szukaliśmy jej wcześniej. Ale w sensie wcześniej, no jak mieliśmy te runki, ale spoko, wiecie co, tak myślę, jak tutaj jeżeli chodzi o wojownika, minus 2, no więc też szału nie ma, ale może tutaj nam wyleci jakaś dla naszych towarzyszy fajna, więc dobra, golda na razie nie mamy, to możemy w sumie sprzedać i jakby nam jakiś gold poleciał, to sobie ją kupię i wrzucę do kibelka, więc na razie niech tutaj leży, że tak powiem. Te lożki to wam zaraz pokażę na sam koniec odcinka może, no tego Petera raczej nie mamy szans go tutaj machnąć, on jest jeszcze za mocny. Dalej lecimy, co tutaj? Tutaj mamy tą wieżę. No i dobra, wiecie co, na tą wieżę sobie wydajmy powiedzmy do 550 około, spróbujemy tutaj machnąć, no mówię, no tak na siłę chcę to przepchnąć, żeby to jakoś działało. No 97 wieżę dosyć łatwo pokonaliśmy, 90 w sumie 6 i 7, no a tutaj na tej 98 już jakaś blokada jest, już jak sami widzicie, tak łatwo nam ona nie chce paść, ale padła, dobra, super. Mamy coś dla maga, ale niestety tylko plus 8, więc zostawimy na jutro do rozmontowania. No już dzisiaj tu niestety nie mam możliwości nic rozmontować. Dobra, no i mamy nanorobocią papkę. Nanorobocia papka, no to już są sami wojownicy, więc spróbujemy. Oj, wiecie co? Już mamy tutaj golda, więc sobie to kupimy. Wrzucimy od razu do kibelka, którą my tutaj mamy aurę. Jeszcze chyba jutro i będziemy mieli dziesiątkę, dokładnie. No i o, minus 14. No ale nam daje bardzo dużo, w sensie, bo tu mam na wszystkie cechy, nie? A to nam daje sporo głównych statystyk. Ale chyba nie chcę. I tak ich tutaj na epiku poprzebieram. Ciężki wybór, no rozrzut jest bardzo podobny. Tracimy tych średnich 14. No i runka gorsza, no pomyślę jeszcze, ale na razie zmieniać ich nie będę, dobra. Dalej, próbujemy tą nanorobocią, no mówię, do 550 grzybów. Ile my tutaj damy radę pocisnąć w tej wieży, tyle damy. Ja się jeszcze na niej skupię, jak to oko będzie się zbliżało już do setki, żeby ją tutaj zamknąć. No dlatego to idzie tak jak idzie, no bo to jest jednak mamy te itemki na towarzyszach stare, a to swoje robi mimo wszystko. No i co, no porównywałem się z Ghostem, to jest taki wojownik, on ma tam, jak sam mówiłem na początku, 320 poziom. Bardzo fajnie rozwija tam postać, podoba mi się i właśnie z nim tam często sobie wymieniam jakieś tam zdania, też go często o lochy proszę. No i on już ma, co ciekawe, wieżę zamkniętą. Natomiast piekło to już mam dawno zamknięte, w 13 piętrze ma zrobionych już dwóch, więc naprawdę dosyć sporo. No ale dobra, padło, super. No ale mówię, no to jest jednak znowu na inteligencję niestety. On przebierał te pachołki po prostu i to, że przebierał te pachołki na ostatnich urodzinach, my się tu głównie na sobie skupiliśmy, dało mu to, że właśnie o wiele łatwiej mu te wieże i to wszystko padało, tutaj go macie. Więc no mówię, no dosyć fajnie tutaj sobie klika i dosyć mu to fajnie idzie, ale dobra, my już mamy setną wieżę, więc może by się nawet i udało dzisiaj to zamknąć, zobaczymy. My tutaj chcemy teraz sobie ładować w HP, więc załadujmy to, co mamy. I dobra, i próbujemy zamknąć tą roszplunkę. Fajnie by było, mówiąc prawdę. Ale dobra, no widzicie, że to jest męczarnia, to dosyć ciężko idzie, no bo jednak te pachołki mają stare itemki, 36 milionów. No kurde, to jest, mówię, wojownik, to tutaj nawet nie tyle co itemki, tylko żeby jakaś fajna próba nam siadła, jeżeli chodzi o naszą Kunegundę. I myślę, że jakoś by to wyglądało, no miałem do 550, ale że poszło tak fajnie tych dwóch przeciwników. To dobra, do 450 niech będzie do 450, zobaczymy, może nam już się uda dzisiaj to zamknąć, już będę miał po prostu tą wieżę z głowy. No na pewno też fajne jest to pod tym względem, że po prostu robiąc misję, taki Ice Ghost, który robi misję na zamkniętej wieży, tego bonusu z golda ma, w sensie bonusu do golda po prostu pozyskiwanego z misji ma więcej, o te kilka procent aniżeli my, to zawsze tam jest dzięki temu do przodu, 20 milionów, no blisko było, blisko. Ale okej, no chyba jeszcze jej nie zrobimy, chyba jeszcze będzie problem.
ale to nic, bo powiem szczerze, że jestem zadowolony. Myślałem, że tutaj nic tej wieży nie zrobimy, a zrobiliśmy dwóch przeciwników, więc jest okej. Zostaje tam tak naprawdę tylko ostatni, musimy go tutaj przeklikać na Hama, no ale to mówię, jak w tym świetle będzie jakoś blisko do zamknięcia, w sensie no, do ubicia Heraldona, natomiast tak naprawdę no, myślałem, że nie wyrobimy się, myślałem, że tutaj to oko będzie na setnym i będziemy musieli trochę czekać, żeby tego Heraldona, żeby tą wieżę zamknąć. No jak sami widzicie, idzie to dosyć fajnie. Tornada raczej ciężko mi będzie ruszyć, bo raczej tutaj jest dosyć mocny przeciwnik, ale ja bym chciał dzisiaj to 13 piętro. Chciałbym spróbować, czy jesteśmy tutaj w ogóle w stanie je ubić. No bo tak jak mówię, no Ice Ghost ma takie same lochy jak my. Ma tylko zamkniętą wieżę, no my mamy setkę, ma 370 tornado, czyli takie jak my, no ale za to ma tutaj właśnie w tym 13 piętrze dwóch przeciwników pokonanych. No i fajnie by ich było dzisiaj pokonać, ale no jak sami widzicie, tam było 5 milionów, więc też szału nie ma, w sensie szału nie ma, no szczęścia zabrakło po prostu. Ale tutaj jakby ta Kunegunda, kurczę, coś podziałała. Dokładnie, padło, super. Co my tu dostaliśmy? Dostaliśmy coś dla maga, ale niestety na wszystkie cechy, no na razie zostawimy. Już nam tutaj miejsca brakuje, mogłem nie rozmontowywać tych itemków zwykłych, tylko po prostu sobie zostawić, żeby tutaj te móc. No ale zapomniałem w ogóle, w sensie no, nie pomyślałem, że aż tyle mi wydropi. Dobra, próbujemy dalej. Wróżek Henryk to jest mag. No i czy my tego maga jesteśmy w stanie kliknąć? No on go kliknął. On go kliknął, jak sami możecie wiedzieć, bądź też nie. No i kurczę, tutaj 8 milionów. Ten rozrzut w broni mamy dosyć fajny. Jakby jakaś próba tutaj taka szczęśliwa, powiedzmy, nam siadła, żeby jakieś mocne kryty z nim sobie tutaj... Żeby mu tutaj właśnie, mówię, jakieś mocne kryty porzucać. No to by było spoko. Ale tam 8 milionów, no i zobaczcie, że takiej znowu 8... Ale takiej jakiejś bliższej próby, że mu tam zostaje bardzo malutko, nie ma. Jak możecie sami zauważyć. Niestety. No dobra, no wiecie co, ile jeszcze na niego? A ze 100 grzybów powiedzmy, ze 100 grzybów zobaczymy. Może jakaś perfekcyjna próba siądzie, a jeżeli nie, no to chyba będzie tyle w tym odcinku. Tak naprawdę, no co, zostaje nam wieża do zamknięcia tego wróżka. No jak sami widzicie, ciężko mimo wszystko. Tutaj to już jest raczej troszkę czasu musimy poczekać i też musimy na pewno no tych towarzyszy byśmy chcieli, kurde, poprzebierać chociaż troszkę, chociaż tak delikatnie, żeby mieli nowe itemki. No ale wcale to nie jest takie proste bez weekendu epickiego. No dobra, no on jest tutaj nie do zrobienia raczej. Myślę, czy coś jeszcze mogę tutaj innego poklikać. To tornado, czy my jesteśmy w stanie? No tam bliska próba, 3 miliony, znowu jakaś bliska. No ale to jest wojownik, to była blokada dla nas. Przed chwilą dosłownie, bo tam chyba wczoraj albo przedwczoraj klikałem. No ale dobra, zobaczmy jak to tutaj wyjdzie. Psydbum, no jest, powiem wam, że ten W40 to jest tak po prostu... Takie jest to ciężki serwer, tak po prostu nie ma czasu, co chwilę tutaj trzeba coś robić, co chwilę, bo ci uciekają ci przeciwnicy, a tutaj się oczywiście głównie z wojownikami porównuję, ale no mówię, no co chwilę tutaj oni uciekają, dobra, padł, super, kolejny to jest kto? Też wojownik, o, no to za wiele nam nie dało, nie oszukujmy się, ale dobra, padł i mamy jakiś hełmik. Mówię, no pamiętacie, że na łowcy, na 300 poziomie sobie złotą rameczkę kupiliśmy, bo już to było takie, można było powiedzmy zwolnić, a tutaj, bo chyba jako drudzy wbiliśmy ten 300 poziom, albo jako trzeci tam na serwerze, a tutaj już 320 i cały czas trzeba klikać, cały czas nie ma nawet kiedy tej ramki kupić, bo po prostu co chwilę coś się dzieje. Dobra, tu mamy, poczekajcie, a nie, bo to chce klatki, a tutaj jest tylko milion, więc sobie po prostu sprzedamy. No i dobra, czy to jest kto? To jest mag, więc też powinien paść, ok. No buty dosyć drogie, ale niestety musimy je sprzedać, bo nie mamy miejsca. No i dobra, próbujemy dalej. To jest kto? No znowu wojownik. No więc jego tutaj raczej bez szans, aby go pokonać. No ale dobra, no popróbujmy, ok, jeszcze padł, spoko. No fajnie by było 320 wbić, ale myślę, że to będzie dosyć ciężkie. Biorąc pod uwagę, że tutaj zobaczcie, no to tornado wcale tak łatwo nie idzie. Co my byśmy tu mogli jeszcze poklikać? Ile my w ogóle mamy? No mamy niecałą połowę paska, więc ciężko będzie. Ten wróżek jakby padł, to by nam dał bardzo dużo. No ale sami widzicie, że ciężko, że go po prostu nie da się na razie pokonać. No tutaj w tym Esterosie też jest raczej problem. No i co my tu jeszcze możemy?
No tak myślę, no widzicie, temu wróżkowi to nawet nie zbijaliśmy za wiele po prostu, nie? Nie robiliśmy mu tam zbyt dużo, więc nawet nie ma co go dalej cisnąć. No a tutaj to tornado, coś tutaj pada, kolejny wojownik, no na tylu przeciwników sami wojownicy i chyba tylko jeden, tam był mag albo zwiadowca, już nie pamiętam. Dobra, no do 60 spróbujemy sobie i tak naprawdę to tyle, i tak naprawdę będziemy kończyć ten odcinek. No coś tutaj podziałaliśmy, coś tutaj popchnęliśmy do przodu, więc jak najbardziej spoko. I tak, myślę, że to by było na tyle. Jeszcze tutaj przejrzymy te lożki, co tutaj poklikałem. Włodzimierz Motowładny, no to był 307 poziom, więc i tak bardzo późno tak naprawdę zrobiliśmy. To jest, przypominam, że dawny boss w 13 piętrze. No teraz to już bossem nie jest, bo już tych przeciwników jest 20. No ale jak sami widzicie, pokonaliśmy go dopiero na 307 poziomie, gdzie na owcy zrobiliśmy tam go na około 290. No ale tutaj jakieś mocniejsze krytyki i udało się to zrobić powoli do przodu, że tak powiem. Co chwilę tutaj próbowaliśmy właśnie jakieś te lochy popchnąć, zwłaszcza po tych nieudanych urodzinach. No i sami widzicie, że jakoś to poszło. No i 300 milionów expa, jak najbardziej spoko. Dobra, Tyranka Tacy. Ją pokonaliśmy też w sumie dosyć szybko i byłem zadowolony, bo myślałem, że jeszcze to nie jest do ruszenia, ale widzicie, no ten nowy loch wcale nie jest taki przesadzony, w sensie ci nowi przeciwnicy w tym nowym lochu, że nawet na 309 jesteśmy w stanie ją pokonać, no i także 300 milionów expa zgarnięte. Dalej, Królowa Matka. Królowa Matka to jest Esteros. W ogóle pisaliście mi pod wczorajszym odcinkiem, w sensie nie wczorajszym, dzisiaj jest to poniedziałek, no to pod sobotnim odcinkiem z Łowcy, że nie potrafię czytać, że nie miałem do czynienia nigdy z Gromotron, bo nie umiem czytać tych ich nazw. I tak, to jest prawda, nie oglądałem w ogóle nigdy Gry o Tron ani nic. Tutaj może wiele osób to zdziwić, bo wiem, że ten serial bodajże ma bardzo dużo fanów, ale no nie oglądałem, więc jak wymawiam tutaj coś źle, jeżeli chodzi o te nazwy, no to po prostu przepraszam, ale nie oglądałem, bo wiem, że może to tam niektórych irytować, jak ktoś tam jest wielkim fanem. Dobra, no i tu Królową Matkę w Esterosie, 220 milionów, więc też sporo. Pudel Miniatura, to jest kolejny, to jest wojownik i jego też pokonaliśmy, nie pamiętam ile on nam tutaj dał. Nie wiem, czy już 300 milionów, czy mniej, no w każdym bądź razie teraz mamy Górołaza, no i tego Górołaza, no to nie jesteśmy w stanie go na ten moment jeszcze pokonać. Ale okej, no to jest, jak widzicie, 310 poziom, dosyć tutaj mocno nas bije, ale my tutaj musieliśmy jakieś bloki i kryty, no dokładnie, bo tego HP mu troszkę zbiliśmy mimo wszystko. Dobra, cyk. No tutaj zobaczcie, jak to wygląda, że tak malutko HP nam zostało, on nas tu jeszcze uderzył, no to tutaj jakaś seria bloków musiała pójść. Pierwszy bloczek, drugi bloczek, no i krytyki, trzeci bloczek i dokładnie, pokonany ledwo, bo ledwo, ale udało się, 250 milionów, więc no tragedii nie było. Dalej mamy fałszywego Lochart. I to jest mag, tak? Tylko że ten mag, który nam wcale tak dużo nie bijemy, mu też za wiele nie bijemy, ale jakimś cudem go tam się udało pokonać. Zobaczcie, że tu jeszcze zwykły hit, no i tu dosyć mocno, ledwo, bo ledwo, ale udało się, 54 miliony, więc i tak tych lochów na razie nie ma co klikać, tych pobocznych, bo i tak za wiele one nie dają. Dopiero tam na późniejszym etapie zaczyna być za nie 300 milionów expa. No i Bazyliszka, ostatni przeciwnik tak naprawdę, jeżeli chodzi o tutaj to co kliknąłem, jak tam, to co mi się udało zapisać, nie, bo też nie wszystko zapisałem, nie zawsze tam pamiętałem, aby zapisać dla was, więc to jest ostatni przeciwnik, 287 poziom, to jest zwiadowca. No i jak sami widzicie, no tutaj bardzo fajny krytyk, 17,5 miliona, tutaj jakieś bloczki, 11, prawie 12 milionów, no i 17,5 znowu i udało się go pokonać, znowu 17, no 60 milionów, więc sami widzicie, że szału nie ma. Dobra, czy my jesteśmy tutaj licho piekielne, dokładnie, jak my tutaj jeszcze jego pokonaliśmy, chętnie sobie zobaczę. No ten mu za dużo nie zrobił, ten mu też za dużo nie zrobił, no i Kunegunda, 69, 26 dokładnie, no tutaj Kunegunda zadziałała i udało się go pokonać, 300 milionów, więc jak najbardziej warto, tylko że no właśnie teraz tego maga, no to tutaj już czyste obrażenia się liczą, bo jednak Kunegunda tutaj już nie oszukał unikami, także po prostu no będziemy się musieli wstrzymać tutaj, wiadomo, cały czas cisnąć do przodu, próbować i tego maga może samymi właśnie tymi obrażeniami uda nam się pokonać. Dobra, ja wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się
Wam podobał. Coś tutaj podziałaliśmy, więc tak naprawdę jestem zadowolony. Dziękuję za uwagę, dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu. Zostawiajcie kciuki w górę przede wszystkim. I tyle. Dziękuję za uwagę raz jeszcze, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.